Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, to tytuł wystawy, która gościła od 8 do 22 stycznia w Miejskiej Książnicy. Na 20 planszach pokazano kilkadziesiąt fotografii obrazujących życie kapelana Solidarności, jego pracę duszpasterską oraz męczeńską śmierć. Zaprezentowane na wystawie zdjęcia pochodzą z zasobu Archiwum Historycznego NSZZ Solidarność, kolekcji księdza prałata Henryka Jankowskiego, Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oraz Agencji Forum i od autorów. Na planszach oprócz zdjęć można przeczytać także fragmenty jego kazań, które głosił wiernym w ostatnich latach swojego życia. Mottem tych kazań było słowo albo zdanie ze świętego Pawła: zło dobrem zwyciężaj. Prawda? Wszystko to się kończyło właściwie tym cytatem w każdym kazaniu. Gmach biblioteki, gdzie można było zapoznać się z ekspozycją, został wybrany nieprzypadkowo, bowiem głównym celem podróżującej po Polsce południowej wystawy jest przybliżenie młodzieży tak niezwykłej postaci polskiej historii jak ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ja bym chciał przede wszystkim jako Solidarność, jako przewodniczący tego terenu Solidarność, żeby z kultem księdza Jerzego, błogosławionego księdza Jerzego, a mamy nadzieję, że niedługo świętego, zapoznawała się młodzież i żeby to trafiło do szkół, żeby historia ostatnich lat, a wszystko na to wskazuje, była wyraziściej pokazywana naszej młodzieży. I się bardzo cieszę, że ta wystawa nie jest w jakimś biurze Solidarności, nie jest w kościele, chociaż też było bardzo miło w kościołach, lecz trafiła do biblioteki, gdzie dostęp jest przede wszystkim młodzież może dotrzeć, prawda? 20 września 2014 roku we Francji nastąpiło otwarcie procesu do kanonizacji błogosławionego księdza Jerzego. Stąd też nadzieja organizatorów wystawy, że niedługo będzie miała inny tytuł, a także powiększy się nieco jej zawartość. Ja mam nadzieję, że zmienimy niedługo pierwszą planszę tej wystawy, gdzie pisze kapelan Solidarności, błogosławiany ksiądz Jerzy. Zastąpimy tylko święty ksiądz Jerzy, kapelan Solidarności i dodamy jeszcze cztery plansze, poprawimy te, które się zniszczą i dodamy cztery plansze z kanonizacji księdza Jerzego. Nie wiem, gdzie ona się odbędzie, ale cała Solidarność liczy, że w niedługim czasie. Organizatorem wystawy błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, był Komitet Krajowy NSZZ Solidarność.